Rozpadające się mury, zdobycie Jerycha. Izraelici są już w ziemi obiecanej. Co za szczęście móc na zawsze mieszkać w takim pięknym kraju. Niewątpliwie Bóg da tę ziemię tym, którym ją obiecał. Ale jak to nastąpi? Pytali Izraelici. Widząc, że mieszkają tu źli i bezbożni ludzie. Na to pytanie odpowiedź znał tylko Bóg. Jego oczy długo patrzyły na ziemię, gdzie rządziło zło, nienawiść, gdzie zapominano o żywym Bogu, a kłaniano się drewnianym i kamiennym figurkom. Nadszedł kres Bożej cierpliwości i teraz ten zły i uparty naród zostanie ukarany. Wszyscy będą musieli umrzeć. Wtedy domy i pola i bydło zostaną oddane przez Boga narodowi izraelskiemu. Izraelici stoją już przed Jerychem. Jakie wysokie mury! Wołają dzieci, podchodząc coraz bliżej. Ojej, brama zamknięta, więc nie możemy wejść, dochodziły głosy z drugiej strony. Rodzice uspokajali swoje dzieci, mówiąc: Pan Bóg obiecał dać nam to miasto, a On zawsze dotrzymuje słowa. Nie trzeba było nawet walczyć, wystarczyło tylko uważnie słuchać i zrobić wszystko, co nakazał im Pan. Każdego dnia mieli obejść miasto dookoła jeden raz. Z przodu szli uzbrojeni mężczyźni, za nimi kapłani, którzy deli w trąby, a za nimi inni kapłani, którzy nieśli skrzynię świadectwa. Potem szli mężczyźni, kobiety i dzieci. Przez 6 dni Izraelici obchodzili miasto po jednym razie, ale 7 dnia mieli obejść 7 razy. Dzieci na pewno były już zmęczone, ale dzielnie szły. I nagle wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Podczas 7 okrążenia 7 kapłanów zadęło w trąby, a Jozue głośno zawołał do narodu: Wznieście okrzyk! 1000 mężczyzn, kobiet i dzieci wzniosło okrzyk bojowy i od tego okrzyku mury Jerycha runęły z wielkim hukiem. Dziwny przeciwnik, myślał król Jerycha, widząc Izraelitów obchodzących mury dookoła. Teraz nagle miasto było już otwarte dla Izraelitów i mogli do niego wejść. Dał im je sam Pan Bóg. Na podstawie Księgi Jozuego, rozdział 6 oraz listu Jakuba, rozdział 2. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę, subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.